zaczyna się od stójki. Zobaczymy, jak długo Paolo Diago będzie chciał przyjmować batalię na pięści i dotknięcia. A z Michałem Materną. Wyczekuje na kopnięcie Materną, natychmiast odpowiedział serio. I w tej chwili już zaczyna przypierać swoją rolę do Siapiarnego, bo jest to doświadczenie Brazylijczyka. Nie chce opierać się plecami o odrodzenie. Natychmiast powędrował w orbicie. Czeka Materna i zabrakło 5 centymetrów. Lady strach padł na wszystkich ludzi w Brazylii, którzy być może przyjadą na KS-ów, aby mierzyć się z Michałem Materną. Powtarzamy, Cipe, dobrze, że wróciłeś, bo to jest twoje miejsce.